Hejka, jest poniedziałek popołudnie. Dzisiaj udało mi się wreszcie skończyć Honey Girl i bardzo, bardzo mi się podobała ta książka. Była ślicznie napisana i szczególnie mi się podobało jak po prostu postaci i relacje między postaciami. No na pewno jest to taka fajniejsza historia, która skupia się głównie właśnie na postaciach i ich relacjach i tak dalej. I jakby rzeczach, które muszą sobie jakoś tam ułożyć w głowach niż na samej akcji. Ale była przeurocza i kocham właściwie wszystkie postacie oprócz tego ojca głównej bohaterki, ale najbardziej chyba lubię Agnes i Jimenę, no i Yuki, because I'm a simple person, I just love women. No i teraz będę czytać One Last Stop i wieczorem jadę na Błonia posiedzieć na trawce. Ale będę z przyjaciółmi, więc możliwe, że jakby nie uda mi się nic przeczytać. Jest prawie północ, będziemy grać w grę pod tytułem czy Remie uda się kupić bilety na koncert Maneskin w Trójmieście, w Gdańsku, w Gdyni, gdzieś tam. Bo bilety będą dostępne od północy 22 czerwca, a jest 23.30. Ja jestem bardzo zmęczona, bo spędzałam czas z przyjaciółmi. Te bilety, zwłaszcza, że w sierpniu to już będę, wiecie, w pełni zaszczepioną, prawda, osobą zdolną do uczestniczenia w takich, prawda, imprezkach. Bardzo dobra zabawa. Dzisiaj zauważyłam, że to S jest wyżej niż cała reszta liter, bez kompletnie żadnego powodu, bo gdyby, wiecie, gdyby one szły jakoś wszystkie w dół, albo gdyby chodziło o to, że na tej ilustracji ona jakby idzie z jednej litery na drugą, jak po stopniach schodów, to by miało sens, ale w tym momencie to jest po prostu... No bez sensu to jest. Ja nie mogę tego odwiedzić, nie mogę przestać się na tym skupiać i mnie to tak irytuje. Bardzo irytujące. Okej, jest środa. Godzina około 13. Sorry za to oświetlenie, ale wiecie jak jest. Może tak będzie trochę lepiej. No ja wczoraj głównie czytałam One Last Stop i jestem teraz na 268 stronie i bawię się przecudownie. Ta książka jest wspaniała. To jest naprawdę wszystko, czego ja chciałam od życia. Bawię się z nią bardzo dobrze i kocham praktycznie wszystkie postaci, no ale no, szczególnie Jane, prawda? Jane is basically the love of my life and I am deeply in love with her, which is obviously a problem since she's not real. No tak, bawi się świetnie i będę dzisiaj próbować kończyć tę książkę, bo po prostu, wiecie, chcę więcej od tej historii. W sensie nie od niej, tylko jej, po prostu chcę spędzić z nią jeszcze więcej czasu dzisiaj. Niestety, kiedy patrzę na mój fizyczny TBR, w którym zostało mi jeszcze 6 książek, to trochę mi się nie chce czytać. Trochę nie mam ochoty na nie. Co jest przykre, oczywiście. Średnio też mam ochotę na audiobooki i nie wiem, nie wyrobię się na pewno ze wszystkimi audiobookami. Chociaż moim celem na ten miesiąc było pobicie tego rekordu z 2019 roku. Ale dobra wiadomość jest taka, że zawsze mogę zrobić jakiś maraton 24-godzinny i po prostu, wiecie, czytać ile wlezie. No, więc jak znajdę jakąś czynność, do której mogę słuchać audiobooka, to posłucham How We Fight For Our Lives. Wczoraj zamiast słuchać audiobooka do, nie wiem, robienia czy jedzenia obiadu, oglądałam Bojacka Horsemana, bo I'm clearly very mentally stable. Okazuje się po tym live'ie niedzielnym, że chyba faktycznie będę kombinować z tym, jak zorganizować queerowy klub książkowy. I dzisiaj myślę o tym bardzo intensywnie. Ale oczywiście dzisiaj jest ten dzień, kiedy u mnie w domu zepsuł się internet i nie da się praktycznie nic zrobić. Ale wiedzcie, że myślę o tym intensywnie i pewnie w tym tygodniu jakoś uda mi się ogarnąć coś w związku z tym i będziemy już wszyscy mogli żyć ze świadomością, że czeka nas parę miesięcy co najmniej czytania queerowych książek wspólnie i spędzania razem czasu na live'ach. Chyba, że mój internet postanowi się zepsuć na przykład kiedyś w terminie planowanego live'u, co byłoby przykre, ale nie niespodziewane.
No tak, i trochę mam ochotę na fantastykę właśnie, tak jak już mówiłam chyba milion razy w tym miesiącu, że za dużo jednak tych obyczajówek na tym TBR-ze. Więc jest mi trochę przykro z tego powodu. Zwłaszcza, że jakby z tych książek fantasy, które są queerowe, większość z nich jest albo jakaś za długa, czy przerażająca, albo też jakby to jest pierwsza część z serii, która dopiero się zaczęła, więc no ja się boję, boję się czytać tych książek na razie, bo wiem, że zapomnę praktycznie wszystkich szczegółów do premiery drugiej części, więc wolę, wiecie, przynajmniej parę miesięcy jeszcze wytrzymać, żeby było tak trochę bliżej premiery, więc jest ciężko, kochani, jest ciężko. No, ja pójdę sobie czytać teraz. Look at her. Look at her. So pretty. Starzy, bo one się tak bardzo kochają. Was amazing. Jest środa wieczór. Ja chcę porozmawiać chwilę o One Last Stop, bo jak już mówiłam wcześniej, skończyłam dzisiaj tę książkę i bardzo mi się podobała. Była. Po prostu bardzo podoba mi się sposób, w jaki Casey McQuiston pisze i jakby sam styl mi bardzo odpowiada. Ta konkretna książka była chyba trochę bardziej ciepła i taka wholesome niż Red, White and Royal Blue. No nie wiem, ten element taki paranormalny był całkiem interesujący i generalnie bawiłam się świetnie. Kocham Janesu i kocham współlokatorów August i jak dużo jakby queerowej historii było zawarte w tej książce. I właśnie takiego poczucia wspólnoty. Myślę, że to super urocze. I no tak jak w internecie się toczą te rozmowy na temat tego jednego nieprzyjemnego trochę fragmentu tej książki, w którym August, która jest biała, mówi do Jane, że większość ludzi już nie jest homofobicznymi rasistami. Tuż po tym, kiedy jakby Jane opowiada jej o sytuacji bardzo nieprzyjemnej, którą przeżyła i w ogóle jest po prostu jakby bardzo niefajny tekst, zwłaszcza w jej ustach i zwłaszcza w tej sytuacji, nawet jeżeli to jest technicznie prawda, chociaż trudno też stwierdzić, bo jakby co to znaczy, że większość ludzi już nie jest homofobami i rasistami, do jakiego stopnia, jakby co większość Amerykan musiałoby zrobić, żeby nie być uznanymi za homofobów i rasistów, bo na przykład. No to wcale nie jest takie oczywiste, że nie są, nie? Może po prostu są, nie wiem, mniej agresywni albo coś takiego. W sensie, no właśnie po prostu to było takie bardzo duże uproszczenie i jeszcze właśnie w ustach białej laski, tuż po tym, kiedy jej dziewczyna z chińsko-amerykańskiej rodziny została zaatakowana za bycie chińsko-amerykańską lesbijką. No, więc to jakby faktycznie coś, na co trzeba zwrócić uwagę. No, w pewien sposób było to też dość przewidywalne, no ale jakby umówmy się, że no od tego są właśnie, wiecie, historie w stylu romcoms, żeby nie były jakoś super odkrywcze i zaskakujące, tylko żeby były przyjemne i romantyczne i milusie i kochane i myślę, że jakby resztę rzeczy ta książka robi bardzo dobrze. Casey McQuiston jest też dosłownie jedyną osobą, w której książkach lubię czytać sceny seksu, bo zazwyczaj jakby w najgorszym wypadku nawet przeskakuję takie sceny w książkach, bo zazwyczaj są po prostu źle napisane i beznadziejne i heteroseksualne i obrzydliwe. I ja naprawdę nie mam czasu. Ja nie mam na to czasu. Jakby w najlepszym wypadku zazwyczaj po prostu je czytam i no dobra, no spoko, dalej. Tak jak, nie wiem, czytam opis lampy. To jest ten sam poziom zainteresowania, że no dobra, jak jest napisane, no to przeczytam, ale głównie dlatego, że boję się, że wyjdzie tam w międzyczasie coś istotnego dla fabuły i dlatego, że jednak nie lubię pomijać całych fragmentów książek. Ale w książkach Casey McQuiston to faktycznie jest całkiem przyjemne. Więc Stonks, I guess. No, takie moje zdanie na temat One Last Stop. I teraz wieczorkiem sobie czytam Miraże, Sylwii Zian i tak dalej.
I trochę mnie to męczy, bo oprócz tego, że po prostu nie podoba mi się styl i w zasadzie nie obchodzą mnie te postaci, to no, mam wrażenie, że właśnie jakby za bardzo autorka się wczuła w to pytanie o, wiecie, cierpieniu trans osób i o tym, jakie to jest wszystko bolesne i okropne i tragiczne i no tak dalej, a jednocześnie jakby też na przykład Julian jest regularnie misgenderowany przez jedną osobę. Jakby to nie było konieczne, żeby udawać te sceny, gdzie jest nazywany panienką i tak dalej. Tak samo jak nie było konieczne właśnie pisanie tych opisów tego, jak to dysforia się i tak dalej, zwłaszcza no, jakby w ustach osoby, która tego nie doświadcza. I oprócz tego, no też jakieś takie szczegóły, jak to, że Piotr Włast też jest misgenderowany, chociaż jakby właśnie jest powiedziane wprost, że no, został zamknięty w szpitalu psychiatrycznym wbrew swojej woli właśnie dlatego, że jego płeć odczuwana nie zgadzała się z jakby płcią przypisaną przy narodzinach. I no jakby w momencie, w którym dokładnie taka to jest historia, że ktoś dosłownie jakby rujnuje sobie życie tylko dlatego, że chciał być tym, kim jest, otwarcie i nie ukrywać siebie. To jakby używanie jego wybranego imienia to jest dosłownie jakieś, nie wiem, minimum respektu, które można okazać tej osobie. Zwłaszcza, że jakby no, w tym momencie widzimy tę sytuację też z perspektywy Juliana, który powinien bardzo dobrze rozumieć, czemu nazywanie Piotra jego dead name'em i używanie jakby żeńskich form przy myśleniu czy rozmawianiu o nim jest niefajne, a wręcz bardzo, bardzo głupie i złe. Więc jakby to mi przeszkadza troszkę i no nie wiem, Lili mnie trochę irytuje. W ogóle dużo rzeczy mnie w tej książce irytuje, po prostu jest taka bardzo mech. Okej, więc to było obrzydliwe. Przez większość czasu ta książka była po prostu niesamowicie nudna. A ja naprawdę bardzo rzadko się nudzę czytając książki, bo zazwyczaj wszystko mnie interesuje i nawet jakieś, nie wiem, właśnie opisy czy takie bardzo codzienne czynności, które bohaterowie wykonują, jakby mi nie przeszkadzają szczególnie, ale w tej książce było tak dużo niepotrzebnych szczegółów, które pewnie miały budować jakiś klimacik albo jakby, wiecie, budować tę rzeczywistość przedwojennej Polski, ale no to było masakryczne. Lilianna przez całą książkę była nieznośna i mamy jakby perspektywy zarówno Lilianny, jak i Juliana. Tak mniej więcej na zmianę te rozdziały są, w sensie jakby skupiają się właśnie na jednym z głównych bohaterów. Więc kiedy ona była nieznośna, to on zazwyczaj po prostu cierpiał. I jego perspektywa opierała się na tym, że no nikt go nie widzi jako mężczyzny i że w ogóle nigdy nie znajdzie szczęścia, a tak w ogóle to go zgwałcą, a tak w ogóle to bardzo dużo cierpienia, które było kompletnie zbędne. Zwłaszcza, że jakby no to też nie jest tak, że nikt, dosłownie nikt by go mógł nie wspierać, w sensie jakby że naprawdę wystarczyłoby, żeby ta jego ciotka, która była socjalistką, faktycznie, nie wiem, wiedziała coś o świecie i życiu i jakby też żyła zgodnie ze swoimi przekonaniami i na przykład sobie się pogodziła z tym, że no nie każdy musi wychodzić za mąż i że no spoko, i że też spoko, jeżeli ktoś na przykład woli męskie ubrania czy coś w tym rodzaju. Bo no jakby no umówmy się, to też nie jest tak, że Julian był jedynym transpłciowym mężczyzną albo jakby gender non-conforming osobom w całej przedwojennej Warszawie i na pewno dałoby się to zrobić tak, żeby nie było to po prostu jedno wielkie cierpienie, prawda? Więc to było obrzydliwe. I ostatecznie jakby ta książka kończy się mniej więcej na zasadzie, no Julian cierpi, Lilianna cierpi nie wiadomo czemu tak naprawdę, bo nie ma powodu do tego i obwinia go za wszystko, ale dzięki tej znajomości ona sobie, prawda, się jakoś rozwinęła i coś tam sobie uświadomiła i w ogóle on, ten, to był po prostu mały przystanek w jej
osobistym samorozwoju czy coś w tym rodzaju. No obrzydliwe to było. I tak, no zastanawiałam się, czy jakby te rzeczy, które były no, transfobiczne, wynikały jakby z tego, że po prostu autorka za bardzo wczuła się w jakby w czas akcji, tak powiedzmy, czyli jakby przedstawiała perspektywę bohaterów, którzy żyli no, w przedwojennej Warszawie. Ale teraz jestem prawie pewna, że ona po prostu sama bardzo podobnie myśli o tym, bo jakby to naprawdę nie było konieczne. Nie było konieczne każdy ten fragment, kiedy Julian jest misgenderowany i kiedy na przykład Lilianna się zastanawia, czy to, że uprawiała z nim seks, sprawia, że lubi kobiety albo coś w tym rodzaju. To było po prostu tak zbędne, że pod koniec już naprawdę obrzydliwie się to czytało. Obrzydliwie, więc fujka. Fujka. Iu. Oprócz tego zdałam sobie sprawę, że jestem bardzo do tyłu z książkami i że zostało mi 6 dni do końca miesiąca, a mam jeszcze 5 fizycznych książek do przeczytania i chyba też parę audiobooków, z czego nie zaczęłam jeszcze ani jednego. Więc super mi idzie, świetna zabawa. Zasadniczo rozważam, czy nie zrobić sobie z tego takiego, wiecie, mocnego maratonu, że po prostu nie robię nic i tylko się zmuszam do czytania do końca miesiąca, bo naprawdę zależy mi na tym, żeby przeczytać te książki, bo nie wiem, kiedy inaczej się za nie zabiorę. Więc może znajdę sobie coś do roboty, do słuchania audiobooka i zacznę jeszcze jedną książkę dzisiaj. Miejmy nadzieję, że będzie mniej obrzydliwa niż Miraże. Na razie myślę o tym, bo po przeczytaniu One Last Stop mam właśnie taki humorek na czytanie właśnie, wiecie, sile społeczności i sile oporu i tak dalej. A mniej więcej o tym są tak naprawdę wydarzenia opisane w tej książce. Ojej, patrzcie, jak bardzo różni się kolor na grzbiecie od koloru na okładce. Chyba od słońca? Trochę przykre. Nie będzie dokładnie wyglądać w mojej tęczowej bułce. No cóż, no i najgorsze jest to, że mam też ochotę obejrzeć film, w sensie jakby ten film, right, ale też masakryczną ochotę na Into the Spider-Verse. Ale nie mogę oglądać filmów, bo muszę czytać, bo mam bardzo dużo książek do skończenia w tym miesiącu. Nie mam czasu, już wystarczająco dużo czasu zmarnowałam na to gówno, więc no jest ciężko, chłopaki, jest ciężko. Hejka, jest piątek, godzina 13. I od wczoraj prawie non-stop czytałam Bogów Tanga Karoliny de Robertis, bo mówiłam w poprzednim klipie, że chcę czytać to, ale stwierdziłam, że nie, ja jednak chcę przeczytać Bogów Tanga najpierw. I trochę nie mogłam się oderwać od tej książki praktycznie cały wczorajszy dzień. I dzisiaj ją kończyłam, bo już jakby przyszedł ten moment, kiedy, wiecie, literki mi się rozmazywały przed oczami i tak dalej ze zmęczenia. No ale jakby bardzo dobrze mi się czytało tę książkę, mimo że jest trochę, wiecie, nie jest super lekka i jest w niej dużo, wiecie, przemocy i bólu i cierpienia. I przez większość czasu jakby tożsamość głównej postaci jest taką trochę zagadką, bo nie do końca wiadomo, czy on faktycznie jest transpłciowym mężczyzną, który nie ma jakby właśnie słów na to doświadczenie, czy ta jego kobieta tożsamość wcześniejsza jest dla niego ważna, bo jakby przez większość książki na zmianę są używane rodzaje męskie i żeńskie do jakby opisania tej postaci, tak samo jak imiona Dante, które on sobie przybrał, oraz jego jakby imię legalne. Ostatecznie jednak chyba jest to transpłciowy mężczyzna, tylko że po prostu również przez to, że jakby nie wiedział, że może faktycznie zostać na zawsze sobie Dantem, w jakiś tam sposób był taki okres przejściowy, prawda, kiedy jeszcze trochę ta wcześniejsza tożsamość płciowa była istotna. No, bardzo dobrze mi się to czytało. Kocham historical fiction z kurowymi postaciami, bo ta książka dotyczy właśnie Dantego, który przeprowadza się do Argentyny w 1913 roku, żeby dołączyć do swojego męża, ale okazuje się, że ten mąż umarł
I Dante przybiera jego imię i tożsamość prawie, żeby stać się skrzypkiem i żeby móc grać tango. No i potem sobie właśnie gra to tango i się dzieją różne inne rzeczy, o których nie mogę mówić, bo spoilery. Ale ogólnie czytało się to bardzo dobrze, właśnie mimo, wiecie, całej tej przemocy, całego tego, no jednak bólu i tak dalej. Przede wszystkim jakby to jest coś, czego nie miały miraże, czyli po prostu klimat i też jakby dobry styl autorki, który sprawił po prostu, że dobrze się czyta tę książkę, a nie z bólem i cierpieniem po prostu. I wiecie, i nawet właśnie na przykład to, co się przydarzało bohaterom, co może nie było jakoś super przyjemne ze względów, no, po prostu emocjonalnych i tak dalej, to nie nazwałabym tego właśnie takim transfobicznym torturowaniem swoich postaci na przykład. Za to w Mirażach właśnie miałam wrażenie, że o to chodzi. No bo jakby umówmy się, też nie tylko sam koncept, ale również wykonanie jego się liczy, prawda? I tutaj wykonanie jest na wysokim poziomie, a tam było na niewysokim poziomie. Więc tak, bardzo fajna książka. Usłyszałam o niej po raz pierwszy na kanale Perpetual Pages i podlinkuję wam recenzję na tym kanale, w którym właśnie Adri opowiada o tym, czemu warto przeczytać tę książkę tak naprawdę, więc możecie sobie obejrzeć tę recenzję. To jest ogólnie ta sama autorka, która napisała Cantoras, czyli właśnie również taką dość popularną w sumie książkę wśród jakby queerowych booktuberów, która się z kolei skupia na jakby społeczności queerowych kobiet, z tego co kojarzę, ale nie jest dostępna po polsku, a ta książka jest. Więc teraz chyba będę jechać na miasto, żeby dowiedzieć się, czy mogę przyspieszyć jakby termin drugiej dawki i szczepionki, bo fajnie by było, gdyby jednak był wcześniej. Więc chyba pojadę spróbować to ogarnąć i będę słuchać audiobooka w międzyczasie, bo jednak czeka mnie trochę jeżdżenia i chodzenia po mieście. Więc wreszcie też będę ruszać z audiobookiem. No i ostatecznie chyba na razie sobie podaruję Pride, a zamiast tego zabiorę się za jedną z tych dwóch książek, bo jakby myśląc o moim TBR-ze też właśnie audiobookowym, teraz chcę zacząć How We Fight For Our Lives, co jest jakby czymś w rodzaju autobiografii, czy jakiegoś memuaru, czy innego non-fiction czarnego geja, a reszta z tych audiobooków to są młodzieżówki i te książki również są młodzieżówkami i boję się, że kiedy będę czytać je jednocześnie z tymi audiobookami, to mi się będą mieszać, więc jeśli teraz zacznę tego innego audiobooka, tego non-fiction audiobooka, to mogę jednocześnie czytać młodzieżówkę i wtedy być może mi się nie pomylą tak bardzo fabuły i wiecie, postaci i szkoły i tak dalej, więc taki jest plan, nie wiem jeszcze za którą się zabiorę, może za Parrot Fish lub może nie. Nie wiem, to trudna decyzja, bo ta książka podobno jest bardzo smutna, a już mi jest smutno po Bogach Tanga i po One Last Stop trochę też, ale to tylko trochę. A o tej książce nie wiem nic, za to boję się, że będzie lekko transfobiczna albo nie lekko transfobiczna. Więc ogólnie ciężki wybór, kochani. Zostały mi jeszcze 4 książki fizycznie do przeczytania i 3 audiobooki. I ja mam zamiar to zrobić. Na razie dobrze mi idzie, tak jak mówię, bo w sensie od wczoraj prawie non-stop czytałam, więc jedna książka już poszła sobie, a też te są w miarę krótkie, krótsze niż Bogowie Tanga, zwłaszcza, że na przykład Płynąc w ciemnościach mają bardzo mało tekstu na stronach. Ale śmiesznie wygląda ta książka, patrzcie, ja nie wiem, czy to widać. Tu jest żółta, a tu jest biała. Chyba od słońca. Ale zabawne. Trochę brzydkie. Oh well. Shit happens. No, a te są też bardzo króciutkie i powinny być w miarę szybkie, zwłaszcza, że 2 z nich to młodzieżówki. Więc jestem dobrej myśli i tak będę się zbierać. Hejka. Jest sobota. I ja wczoraj cały dzień słuchałam audiobooka, bo tak jak wam mówiłam, wychodziłam z domu sprawdzić, czy uda mi się przesunąć termin, drugi termin szczepionki. I zaszczepili mnie od razu na miejscu. No a w międzyczasie właśnie słuchałam sobie How We Fight For Our Lives i teraz zostało mi około 30 minut do odsłuchania, więc jestem już naprawdę w końcówce,
Ta książka też nie jest długa, więc taki jest plan na dzisiaj, żeby na pewno skończyć tego audiobooka. I zaczęłam też wczoraj czytać Parrotfish autorstwa Ellen Whitlinger. Jestem na 60 stronie, ale szczerze mówiąc nie mam siły na tę książkę i chyba będę ją DNF-ować, bo jakby ona jest o transpłciowym chłopaku, ale po prostu czuć jak bardzo autorka nie ma pojęcia o czym pisze i jakby że prawdopodobnie nie rozmawiała w życiu z tym transpłciowym dzieciakiem. I to jest po prostu bolesne. I jakby niby stara się podkreślić, że to nie jest tak, że na przykład Grayley po prostu postanowił sobie jednego dnia zostać chłopcem i zmienić imię i tak dalej. Ale z drugiej strony dokładnie w ten sposób napisała tę książkę, że on po prostu obudził się któregoś dnia i stwierdził, okej, jestem chłopakiem. I teraz nie zastanowię się nad tym, co to znaczy dla mnie. I wcale nie będzie mnie stresować coming out, ani jakby wszystkie rzeczy, które muszę zrobić, żeby być traktowanym jako mężczyzna. Tylko po prostu, wiecie, z rozpędu od razu do dyrektora szkoły, zmiana imienia i tak dalej. I no po prostu nie. Jedyny plus jest taki, że w miarę szybko się czyta, bo też nie ma dużo tekstu na stronie i no jest to młodzieżówka taka bardziej w sumie, nie wiem, ja bym powiedziała, że to dla młodszych dzieciaków, bo jest naprawdę bardzo prosta i taka trochę infantylna wręcz. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, co dobrego może mi ta książka przynieść, bo jakby przynajmniej w Mirażach na przykład jakby liczyłam na coś więcej. Po prostu spodziewałam się, że być może w jakiś sposób, wiecie, będzie to coś nowego, coś innego dla mnie i tak dalej. Ale to jest po prostu złe i jakby no nie spodziewałam się też nic dobrego po niej. No więc... No to było bolesne i jakby nie widzę sensu w kontynuowaniu tej książki. Jedyny powód, dla którego mogłabym chcieć skończyć tę książkę, to żeby mieć ją zaliczoną na ten czaton. Bo tak to jestem jakby jedną książkę do tyłu, powiedzmy. No to jest bolesne po prostu do czytania i nie mam na to siły, szczerze mówiąc. Więc chyba ją sobie po prostu odpuszczę. Ona też bardzo długo na mnie czekała, bo myślę, że tak od 2016 roku, może nawet 15. A zostało wydane w 2007, więc jakby no naprawdę nie spodziewam się niczego dobrego po tych 50 stronach, które udało mi się przeczytać, więc odpuszczam sobie to. Taki jest wniosek. I teraz, no dzisiaj będę właśnie kończyć How We Fight For Our Lives. I chyba zacznę też czytać Birthday, bo no może ta książka przynajmniej coś zrobi dobrze. I mam też ochotę jakby przeczytać książkę, w której co trzecią stronę nie będzie seksu. Bo mam wrażenie, że właśnie ostatnie moje skończone rzeczy jakoś miały jakby w porównaniu dużo seksu. Co jakby nie jest niczym złym oczywiście, tylko po prostu... I'm tired. Potrzebuję przerwy, więc myślę, że to może być ta przerwa. No i wtedy zostały mi jeszcze 3 książki i 2 audiobooki. Może 3 audiobooki, zobaczę jak się wyrobię. No bo jakby to wszystko zależy od tego, jak się z czasem ogarnę. I z moich wyliczeń wynika, że jeżeli nie przeczytam Parrotfish, to no jakby jestem jedną książkę do tyłu, ale wciąż jestem jakby na tym samym poziomie, co w 2019, w sensie, że wtedy to się jakby... To jest dokładnie taka sama liczba książek przeczytanych w ciągu miesiąca, więc może w ten sposób jakby sobie poradzę z tą ambicją moją, albo może na przykład jednak przeczytam męża mojego brata. Nie jestem pewna, jak bardzo skupiona na właśnie jakby na tym bohaterze geju jest tak manga, więc nie wiem, czy tak mogę zrobić, ale może tak zrobię, żeby, wiecie, jakoś sobie zastąpić tę nieszczęsną Parrotfish. Hi besties, jest niedziela i ja wczoraj słuchałam długo, jak to się nazywa, Miss Meteor, bo
przerabiałam swoją kurtkę i w międzyczasie słuchałam audiobooka. I teraz zostało mi trochę ponad godzinę do odsłuchania, żeby dokończyć ten audiobook. No i na razie bawię się bardzo dobrze, bo ta książka jest urocza i podobają mi się relacje między postaciami. Jest ich dość dużo, bo jedna z głównych bohaterek ma dużo sióstr. I one jakby się tam przewijają, ale mimo tego łatwo jest je rozpoznać i są takie dość charakterystyczne. I nie wiem, no podoba mi się to, że skupia się przede wszystkim właśnie na przyjaźni, czy na jakimś takim właśnie odzyskiwaniu przyjaźni, która została zerwana / zawieszona z różnych powodów. I tutaj jedna z głównych bohaterek jest panseksualna, to jest powiedziane wprost, co jest super. A druga, wydaje mi się, że jej love interest jest trans chłopcem. Jeszcze nie do końca jest jasne, czy na pewno to pójdzie w taką romantyczną stronę. Tak, no, na pewno, ale tak mi się wydaje, więc fajnie, bardzo miło. No i zaczęłam też wczoraj czytać Birthday Meredith Russo i jestem tam na około 50 czy 60 stronie. I na razie mi się podoba. Jest mi bardzo przykro, jak czytam o tym, jak Morgan cierpi i no to jest przykre, ale jakby nie w taki, wiecie, sposób na zasadzie, że ja czytam jakieś okropne sceny bullyingu czy przemocy wobec niej, tylko po prostu, wiecie, no tak po prostu filsy związane z ukrywaniem swojej tożsamości. No i też jej relacja z Erikiem jest urocza. I love them. Mam nadzieję, że Erik mnie nie zawiedzie, bo wiecie, can't trust a white man, a white cis head man. I teraz chyba będę słuchać dalej Miss Meteor, bo muszę przerobić koszulę, żeby mieć co założyć na Marsz Równości w Poznaniu, więc będę ją przerabiać dzisiaj. No, generalnie właśnie zostały mi chyba 3 książki do końca miesiąca i 3 dni do końca miesiąca, więc jakby myślę, że damy radę. Nie wiem, czy nie skuszę się jeszcze właśnie na tę mangę, żeby, wiecie, podbić sobie jakby wynik tęczotorowy. No, ale to zobaczymy później. Hejka, jest poniedziałek. Ja wczoraj skończyłam słuchać audiobooka Miss Meteor i bardzo mi się podobało, było super urocze, miało nawet wholesome chłopców, a ja kocham wholesome chłopców, bo to jedyni chłopcy, którzy się liczą w ogóle kiedykolwiek, więc to było bardzo miłe. Podobały mi się relacje między postaciami i jakby cały przekaz, prawda, tej książki, więc ogólnie bardzo urocze, polecam serdecznie. I zaczęłam od razu słuchać audiobooka Between Perfect and Real, bo jakby już byłam w trakcie robienia tego i stwierdziłam, że dobra, to może sobie po prostu włączę kolejnego audiobooka i sobie go słucham teraz. Na razie bawię się trochę średnio, znaczy jakby jeżeli chodzi o transrap, bo tam główna postać jest transchłopakiem, który jakby dopiero sobie zdała sprawę z tego, że jest chłopakiem i jeszcze nie wałzował się prawie nikomu. To jest zrobione super dobrze, bo też jakby jest to książka napisana przez transpłciową osobę, z tego co kojarzę, więc jakby to było trochę oczywiste, że to będzie dobre pod tym względem. Co zawsze doceniam, zwłaszcza po jakby czytaniu takich gniotów jak Parrotfish. Na razie trochę mało się dzieje w tej książce i jakby też cała fabuła opiera się na tym, że właśnie on sobie zdaje sprawę, że jest chłopakiem i dostaje jednocześnie rolę Romea w szkolnej produkcji Romea i Julii i no jakby ma szansę występować jako mężczyzna, jako chłopiec, co jest dla niego super ważne, ale ja po prostu mam dość Romea i Julii. Ja wiem, że moja karta teatrologa dysponent jest w sumie już po prostu nieważna od bardzo, bardzo dawna. Może nigdy nie dostała nawet pierwszej piesiąteczki. Ale ja mam po prostu dość. I jakby najbardziej mam dość tego, że jakby Szekspir jest wszędzie w tych wszystkich młodzieżowych rzeczach. Albo w rzeczach dotyczących amerykańskiej szkoły i tak dalej.
jakby naprawdę nie byli w stanie wystawić niczego innego niż Romea i Julii albo czegoś w tym rodzaju. Bo no, Jezu, to jest takie nudne i to nigdy nie jest dobre. Bo jakby można to zrobić dobrze i można to zrobić interesująco. Ale nikt nigdy tego nie robi dobrze i interesująco. Zawsze jakieś takie boleśnie nudne. Mam dość. Mam dość. Amerykanie, znajdźcie sobie innego dramatopisarza. Błagam, przecież ileż można. Dajcie Willowi spoczywać w pokoju. On już naprawdę wystarczająco dużo wycierpiał. No, więc dzisiaj będę słuchać dalej tego audiobooka, bo no, muszę go skończyć jak najszybciej. A mam jeszcze właśnie do skończenia tę naszywkę i koszulę. Więc jakby mam co robić. Chciałam wczoraj skończyć birthday. Taki był plan, ale potem właśnie wciągnęłam się w robienie tego wszystkiego i teraz mam cały pokój zawalony z krawkami materiału i nićmi i tego rodzaju syfem. Nie chcę mi się tego sprzątać, więc po prostu to skończę, żeby móc posprzątać po skończeniu. Więc będę słuchać audiobooka, a potem wieczorem, jeżeli znajdę jeszcze czas, to zabiorę się właśnie za birthday, bo zostały mi 3 dni do końca miesiąca, a ja mam jeszcze 4 książki do skończenia, więc czas się wziąć, prawda, za robotę. Do roboty? Za czytanie. Nieważne. Nieistotne. Śniło się dzisiaj, że wychodziły nowy content z serii Witch i był gejowy. To był piękny sen. Niestety Disney raczej na to nie pozwoli, prawda? Nie sądzę, żeby to się stało kiedykolwiek, ale to byłoby piękne. I ja bardzo, bardzo intensywnie będę teraz o tym myśleć. Okej, więc skończyłam słuchać audiobooka Between Perfect and Real i był w porządku. Autentycznie nie mam więcej do powiedzenia na temat tej książki, było po prostu okej. Kojarzy mi się z takim trochę, z takim poziomem po prostu Love, Simon, w sensie Simon Lewis and the Homo Sapiens, jakkolwiek się nazywała ta książka. W takim sensie, że no jest to coming out, jest to, wiecie, liceum, przyjaciele, jak ten coming out wpływa na to wszystko i tak dalej, tylko że mamy jakby trans chłopaka zamiast geja. Jest tam jakiś tam bullying, trochę problemów z rodzicami czy w szkole i tak dalej. Ostatecznie jakby nie jest to jakoś super przykre ani bolesne do czytania. Akcja bardzo szybko się rozwija. No i jakby nie skupię się na romansie w takim stopniu co Simon. Z tego co pamiętam, w sensie, że tego romansu tam nie ma, bardziej mamy do czynienia właśnie z jakimś istniejącym związkiem, który trochę się zmienia przez coming out głównej postaci. Ale jakby, no w sensie na pewno ktoś potrzebuje tej książki, ale dla mnie po prostu była, wiecie, no nie mam jej nic do zarzucenia oprócz tego, że była niezachwycająca. W sensie nic właśnie mnie w niej, wiecie, nie poruszyło jakoś specjalnie, oprócz tego, że po prostu ma dobrą reprezentację trans chłopaka. I pod tym względem jest bardzo fajna i miała parę bardzo miłych, uroczych momentów. Widzieliśmy, że główny bohater ma wsparcie i że ludzie go kochają i tak dalej i jakby szanują też jego tożsamość, co było bardzo fajne, ale oprócz tego to po prostu no taka sobie książeczka, prawda? Na nie wiem ile trwał ten audiobook, chyba ze 4 godziny. To właśnie, wiecie, takie 4 godziny historii, która jakby no nie ma w sobie nic niesamowitego tak naprawdę. Ja jeszcze poprawiam koszulę i potem będę robić inne rzeczy i może wieczorem poczytam. Więc na razie to wszystko. Okej, więc jest wtorek i ja skończyłam birthday. No ta książka na pewno podobała mi się bardziej niż poprzednia książka tej autorki, którą czytałam i wydaje mi się, że jakby bardzo fajnie pokazuje to, jak bardzo, jak dużo tego, co się wiąże z byciem transpłciową osobą, jakby dzieje się w środku, w sensie, wiecie, w głowie. Mimo tego, że jest to właśnie bardzo bolesna książka i widzimy Morgan
jak przechodzi przez naprawdę okropny czas, to wydaje się po prostu bardzo szczere i takie, wiecie, prawdziwe. No nie fajne do czytania, wiadomo, bo to było bolesne i przykre. Ale myślę, że jakby takie książki też są potrzebne. No i ostatecznie jakby była też bardzo urocza relacja Morgan i Eri, to była super słodka. I love them. Friends to lovers po prostu najlepszy trop świata, przysięgam. Więc to jakby wszystko, co na razie mam do powiedzenia. Okej, kochani. Został mi jeszcze jeden dzień czerwca, bo jest już prawie północ 29. Ale prawda jest taka, że nie chce mi się czytać. I nie chce mi się czytać zwłaszcza tych książek, które mam na tej biorze. Zwłaszcza, że zostały mi jeszcze dwie. Z tego oryginalnego TBR-u, prawda? Więc jakby, no w sumie trzy, jeżeli liczyć też tego audiobooka, którego sobie odpuściłam, ale nie chce mi się. I just don't care right now. Więc odpuszczam sobie i kończę czytanie. Przynajmniej jakby ten czatonowe czytanie na ten rok. Dzięki temu zobaczycie ten vlog prawdopodobnie wcześniej niż w innym wypadku, prawda? Więc nie wiem, może to fajnie nawet. No, nie pamiętam, ile udało mi się przeczytać książek w zeszłym tygodniu, ani jakby w ogóle w czerwcu. Ale dam wam o tym znać we wrap-upie z tym czatanu, który też powinien się pojawić niedługo. No i tak, dzięki wielkie za uwagę. Napiszcie mi w komentarzach, co wy ostatnio czytaliście. Bardzo chętnie się dowiem. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!